Namaste, Mario Boccardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o wolności i odwadze. Dlaczego to właśnie wolność jest kluczem do szczęścia? Wiesz, Benjamin Franklin powiedział kiedyś takie słowa, które poruszyły mną do głębi. I te słowa tak pięknie pasują do symboliki jednego z moich ulubionych zwierząt mocy, czyli kotów. Pamiętasz, na jednej z naszych ceremonii opowiadałam ci, że dla kota najważniejsza jest wolność niezależność, swoboda. Że kot zrobi wszystko, aby odnaleźć drogę do wolności. I on nigdy, przenigdy nie odda swojej wolności dla jakiegoś tymczasowego czy prowizorycznego poczucia bezpieczeństwa. Koty to drapieżniki, drapieżniki doskonałe z całą swoją lekkością, elastycznością, giętkością. I od nich możemy tak wiele się nauczyć, jeżeli chcemy osiągać nasze marzenia, cele. Cele również wyższe naszej duszy przede wszystkim realizować siebie, wykorzystywać wszystkie talenty, które są w tobie. I te słowa, które powiedział Benjamin Franklin, są tak bardzo z tym związane. Powiedział on bowiem, że ludzie, którzy rezygnują z wolności dla jakiegoś tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasłużyli. Ani na wolność, ani na bezpieczeństwo. Jest jeszcze jedno inne, takie piękne powiedzenie, które zapada nam w pamięć: że kluczem do szczęścia jest wolność, a kluczem do wolności jest odwaga. Kto to powiedział? Napisz teraz w komentarzu poniżej, czy wiesz, czyje to są słowa. I wiesz, ta wolność jest jak taka już zużyta szmatka. Każdy mówi o wolności, ale nikt nie wie, czym ona naprawdę jest. I tutaj inny, wybitny człowiek, Abraham Lincoln, powiedział, że na tym świecie. Nie ma żadnej definicji, która mogłaby opisać wolność. A czym jest dla ciebie wolność, bezpieczeństwo, swoboda, niezależność? Jak definiujesz te słowa? Czy należysz do tych ludzi, większości ludzi wokół nas, którzy budują wokół siebie płot albo mur, który ogranicza ich własną wolność? Wykorzystują do tego takie słowa jak to się nie da, to jest niemożliwe, co inni powiedzą, powinienem, muszę. I budują sobie taki mur, a potem siedzą za tym murem, wyglądają na zewnątrz, obserwują innych, którzy są wolni i im zazdroszczą. To właśnie dlatego mamy tyle nienawiści, hejtu, zazdrości, zawiści, dlatego tak jeden pod drugim dołki kopie, bo większość ludzi siedzi w takich twierdzach. Twierdzach, które ich ograniczają, ograniczają ich wolność. Dlatego są ci ludzie nieszczęśliwi. Może ty również jeszcze siedzisz w takiej twierdzy i nadszedł czas, aby się odważyć wyjść na zewnątrz. Jak mogę Ci w tym pomóc? Oczywiście, poprzez naszą kolejną ceremonię. Dokładnie w ten czwartek widzimy się na ceremonii o numerze 210 i będziemy mówić o tym wszystkim, co teraz dla Ciebie ważne. O tym, jak osiągnąć szczęście 210 klucz do szczęścia. I ta ceremonia otworzy Ci oczy. Zobaczysz zupełnie inaczej ten świat dookoła, twoje życie. I jeżeli wykorzystasz te wszystkie rady, wskazówki, które przekażę w twoje dłonie w tym mniej więcej godzinnym spotkaniu, to gwarantuję ci, że już zrobisz jeden wielki i milowy krok do szczęścia, wolności, niezależności. W ten czwartek. O godzinie 20.20 .20, tylko i wyłącznie na mojej stronie bucardimaria.com, ponieważ przekazuję takie treści, które nie mogą być dostępne oficjalnie na różnych mediach. Aby zobaczyć tą ceremonię, potrzebujesz bilet wstępu. Za 33 zł minimum to jest bilet wstępu, który daje Ci przez 6 dni możliwość, aby zobaczyć to nagranie, na tej mojej stronie ale również żeby zobaczyć wszystkie 209 poprzednich jeżeli wolisz już takie szersze spojrzenie to możesz wykupić sobie bilet na cały miesiąc za 111 zł również do tej jednej ceremonii lub do wszystkich poprzednich 209. I każda na inny temat, każda jest kluczem do szczęścia, który możesz wykorzystać w Twoim codziennym życiu. Możesz wykorzystać wszystkie, możesz wykorzystać tylko jeden z nich. A jeżeli chcesz iść jeszcze głębiej, to jest bilet na cały rok za 1111 zł. Masz w te dwa miesiące bezpłatnie. I ten bilet gwarantuje ci wejście zawsze, o każdej godzinie, kiedy chcesz. Do tego nowego spotkania, ale również do wszystkich poprzednich. Są tylko trzy plany dostępu. Można sobie wypróbować jeden, można od razu iść na całość, tak jak czujesz. I korzystać z tego. Wykorzystywać te konkretne wskazówki, aby zmieniać Twoje życie na lepsze i jeszcze piękniejsze. Pamiętaj, 90% ludzi wokół nas żyje w nieszczęściu. Czy chcesz również do nich dołączyć i kiedyś za ileś tam lat obudzić jej i powiedzieć Och, mogłam, mogłem coś zrobić, a tak nic nie udało mi się osiągnąć. Wszystkie moje marzenia nadal są tylko marzeniami, tylko pragnieniami. Na pewno nie chcesz. Dlatego odważ się, odwagi, wypróbuj ten bilet na sześć dni, a zobaczysz, że już po tych sześciu dniach. Wszystko się zmieni i będzie ci dużo łatwiej, dużo leżej, i będziesz dużo bardziej szczęśliwa i dużo bardziej szczęśliwsza. Odwagi więc. Na tej stronie wejdź sobie w zakładkę Ceremonie, i w zakładce Ceremonie masz przykładowe cztery ceremonie poniżej, na stronie, żeby sobie zobaczyć, czym one są. Jeszcze raz zaznaczam, że są one dla wszystkich, niezależnie od języka. Trzeba tylko znać język polski, kręgu kulturowego, w którym mieszkasz, czy niezależnie od religii, przekonań, wiary, ograniczeń, czegokolwiek, co jest w tobie, niezależnie od wieku i niezależnie od płci. Masz dwa rodzaje ceremonii: pierwsza seria od 1 do 199 dla początkujących i druga seria dla zaawansowanych, od 200 w górę. Oczywiście mając bilet wstępu za 33 zł 111 albo 1111 masz dostęp do wszystkich, czyli i do tej serii i do tej serii. Nie czekaj już więc więcej, aż wszyscy inni cię wyprzedzą, a ty będziesz zaglądać za płotu i im zazdrościć i zawiścić, tylko działaj. A te wszystkie osoby z was, które już od miesięcy, a może od lat są ze mną na ceremoniach ta ceremonia będzie bardzo, bardzo wyjątkowa, bo będziemy mówić o tym, co najważniejsze dla każdego z nas co czyni nas prawdziwymi ludźmi, albo, można tak powiedzieć, ponad ludźmi, biorąc pod uwagę, że 90% ludzi żyje na takim malutkim poziomie czyli to jest ceremonia, która stworzy z Was ponad ludzi, pomoże Wam odkryć Wasze talenty, zdolności i wejść jeszcze głębiej. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bukardi.